Pierwsze oznaki wiosny mamy już praktycznie na każdym kroku. Oprócz kwiatów, jednym z symboli odrodzenia jest właśnie jajko. I dzisiaj kilka jajek pomalujemy na 4 różne sposoby. Witaj na kanale Srebrna Igła. Jajko jest symbolem odrodzenia, a że na wiosnę mamy święta wielkanocne, które są świętem zmartwychwstania Pana, no to przyjęło się, że jajko w naszej kulturze jest wykorzystywane właśnie w tym święcie jako ten symbol nowego życia. I malujemy w różny sposób kraszanki, pisanki, jakiekolwiek inne jeszcze sobie malowane jajka nie wymyślimy, to takie w kulturze polskiej są. Ja postanowiłam dzisiaj malować na jajkach drewnianych, które zabezpieczałam wcześniej gesem, tak jak już wielokrotnie mówiłam, że zabezpieczam wszelkie powierzchnie, które będę malować akrylem czy jakimkolwiek innym medium, najpierw gesem. Powkręcałam takie śrubki, żeby łatwiej mi było suszyć te jajka i trzymać do malowania. No i ponieważ będę malowała te jajka między innymi akrylem, a zaraz powiemy o kilku sposobach malowania, które wykorzystałam i które można wykorzystać nie tylko do jajek drewnianych. Więc wracając, będę malować akrylem i cały czas miałam problem z tym, że ten akryl jednak szybciej wysycha. Widziałam, że są palety mokre tak zwane, ale taka paleta mokra potrafi kosztować ze 150 zł, więc wymyślałam sobie, że zrobię własną. Kupiłam pudełko takie do przechowywania żywności, pod spodem gąbeczka z wodą, na wierzch papier do pieczenia, ponieważ ten papier się nie rozmoknie, a jednocześnie mogę na niego farbę położyć. Jest w miarę przyzwoitą wtedy powierzchnią do mieszania farb akrylowych. No i jak nie będę używać tych farb, to po prostu to pudełko zamknę i ta wilgoć tam w środku zostanie i farba mi nie wyschnie. No im dłużej będę, bo już faktycznie jakiś czas temu to zrobiłam, więc im dłużej ta farba tam sobie stoi zamknięta, no to ta woda się tam zbiera u góry, ale faktycznie spełnia to swoje właściwości i za w zasadzie pudełko 10 zł, gąbka pod spód, jedna, tam wsadziłam dwie gąbki, no to każda po 3 zł plus kawałek papieru, to się zamykamy poniżej 20 zł i mamy własne pudełko, mokrą paletę. No ale dobrze, wracając do jajek. Jajka chciałam zrobić w takich bardziej pastelowych kolorach. Wybrałam sobie różowy, niebieski i taki beżowy. Dla mnie to były takie kolory podstawowe, które będą, akurat tak czułam, że to będą najlepsze kolory. Kilka jajek na różowo, kilka jajek na niebiesko, kilka jajek na fioletowo. To będą bazy, na których będę coś malować. Pierwszy sposób, w jaki chciałam udekorować jajka, to tak, żeby przypominały jajka prawdziwe nakrapiane. Więc po prostu te jajka na tej bazie spryskałam farbą w odpowiednio ciemniejszym kolorze. Na beżowych zrobiłam złote napryski, na różowych zrobiłam ciemnoróżowe, czyli magentę, i na niebieskich po prostu ciemny niebieski. Moim zdaniem wyglądają przeuroczo i faktycznie jak te jajka takie nakrapiane. No ale to jest jedna z metod. Fajna, szybka i wdzięczna metoda do malowania jajek, ale nie każdy chce, żeby te jajka wyglądały faktycznie jak jajka spod tasiego ogona. Więc kolejnym sposobem udekorowania, jaki mogę zaproponować, to jest faktycznie akrylem namalowanie jakichś wzorów. Wzorów mamy miliony, no naprawdę ograniczona jest tylko wyobraźnia. Możemy zacząć od zwykłych pasków, kropek, przez jakieś motywy górskie, plenerowe, albo na przykład, tak jak ja zrobiłam, namalowałam mnóstwo niebieskich kwiatków. I to tak, że od dołu tego jajka, czyli tam, gdzie jest ta szersza część, jest gęsi tych kwiatów, a ku górze coraz mniej, coraz jaśniejsze, aż zostaje sama ta baza jajka. Środeczki kwiatków są złote, no a pomiędzy kwiatkami są listki, co dopełnia całości i uważam, że to jajko wygląda naprawdę uroczo. Jest dużo bardziej czasochłonne
do wykonania, ale jest to też pomysł na jajko. Kolejna metoda jest niezwykle wdzięczna. No, po prostu uwielbiam te jajka, wyglądają przecudnie, a chodzi o jajka marmurkowe. Jeżeli oglądacie moje shorty, to już te jajka widzieliście. A sposób jest dość prosty, bo tak naprawdę na tej bazie gesso wylewam różnego koloru tusze alkoholowe. Najpierw to jajko polewam zwykłym alkoholem, w sensie spirytusem salicylowym, bo uważam, że wtedy lepiej się te kolorowe tusze rozchodzą po tym jajku. Używam różnych kolorów. Chcę, żeby te kolory między sobą przechodziły. Mieszam to, starając się, żeby trochę w niektórych miejscach prześwitywało jasne, czasem, żeby jeden kolor bardziej w danym miejscu się pokazywał. Mam też tusz alkoholowy złoty, więc na sam koniec tym złotem i to dodaje takiego efektu wow tym jajkom. Tych jajek zrobiłam dosyć sporo, a każde jedno jest naprawdę indywidualne. Niby kolorystycznie są podobne, ale każde jest zupełnie inne. I ostatnia metoda malowania jajek w tym odcinku, oczywiście na tym kanale nie mogłoby tej metody zabraknąć, a jest to konkretnie malowanie akwarelą po jajkach. Po gessie nie bardzo będziemy, znaczy da się też namalować, ale nie będzie do końca takiego efektu akwarelowego, a mam grunt do akwareli, więc te jajka jeszcze raz pociągnęłam tym gruntem akwarelowym. Czy mnie to zachwyca? Lepiej mi się malowało akwarelą bezpośrednio na skorupkach jajek, co robiliśmy w zeszłym roku. I jak nie widzieliście tego odcinka, to podrzucę link gdzieś na górze. Ale na tym gruncie też nie było najgorzej. Pomyślałam o zrobieniu motywów żółtych kwiatów, więc mamy tutaj jakieś takie żółte, przypominające żółtą stokrotkę. Chociaż takich nie ma, ale chodziło o taki kwiatek z mnóstwem płatków. Oczywiście żonkile są, oczywiście musi być motyw forsycji i tak dookoła to jajko wymalowane. Trzeba czekać, aż wyschnie kilka warstw, czyli standardowa metoda malowania akwarelą. Dodatkowo kilka motywów zielonych i to dopełnia całości. Drugie jajko postanowiłam udekorować przepięknym motywem. Bardzo mi się te motywy na wiosnę podobają. Gałązek kwitnących, czyli jakaś wiśnia albo jabłonka. W zasadzie tutaj dla mnie to bardziej jabłonka. Gdzie te kwiaty są tak przecudne i to dopiero wtedy, jak te drzewa zaczynają kwitnąć, to czujemy pełni wiosny. Taka energia w nas wstępuje, więc no, takiego motywu nie mogło na jajku zabraknąć. Akwarela na jajku jest najmniej trwała, no bo generalnie, jeżeli chodzi o samą akwarelę, jest podatna na wodę, więc zaraz może się to, co namalujemy, gdzieś tam rozmazać. Dlatego jajka i te malowane akwarelą, i te malowane tuszami alkoholowymi, ale tak samo te jajka malowane akrylem, wszystkie. Najpierw spryskałam sprayem z przeźroczystą emalią, a potem jeszcze każde jajko pomalowałam werniksem błyszczącym, więc na koniec te jajeczka są po prostu błyszczące, śliczne i zabezpieczone. Przy malowaniu akwareli, mimo że była spryskana wcześniej, to w niektórych miejscach widać, jak lekko się tam ta akwarela jakby rozpłynęła. Ciekawi mnie to bardzo, bo ta emalia, którą na początku spryskałam te jajka, powinna już zabezpieczyć na tym etapie i nie powinna tam żadna reakcja zachodzić, moim zdaniem. Ale nawet te jajka malowane akwarelą, spryskane tą emalią, jak dotknęłam wodą, to tak jakby ta reakcja zachodziła. Dlatego lepiej jeszcze czymś dodatkowo zabezpieczyć. Dlatego właśnie dążyłem do tego. Użyłam tego werniksu, no i też dlatego, że jest błyszczący i te jajka po prostu jak błyszczą, to są dużo ładniejsze, dużo ciekawsze. Jeżeli Wam się spodobały te jajka, to są dostępne w moim sklepie. Dzięki temu, że baza tych jajek jest drewniana, to będą służyły na lata, lata, lata. No i będą cieszyły oko.
tak jak już wspomniałam, moimi ulubionymi jajkami, na które najprzyjemniej mi się patrzy, to są te marmurkowe, a wy napiszcie mi w komentarzach, które z tych jajek najbardziej wam się podobają, które wy byście chcieli mieć u siebie, albo chcielibyście sami spróbować udekorować swoje jajka w podobnej technice. No i ile jajek już udało wam się w tym roku ozdobić. Tymczasem życzę wam błogosławionych świąt wielkanocnych. Wkrótce widzimy się w kolejnych filmach. Myślę, że po świętach to już wrócimy do jakiejś serii edukacyjnej, czyli jakichś tutoriali na moim kanale i bardziej wejdziemy z powrotem w akwarele, bo zdobienie różnych przedmiotów jest fajne, ale trzeba też troszeczkę pomalować akwarelą. Życzę wam radosnych świąt. Zajrzyjcie do mojego sklepu. Zachęcam niesubskrybujących do zasubskrybowania. Zostawcie łapkę w górę i koniecznie komentarz. A tymczasem widzimy się po świętach. Do zobaczenia.